Słuchajcie, od paru miesięcy poszukiwałem alternatywy ekonomicznej, budżetowej do Mavica Mini. Właściwie to od listopada, kiedy Mavic Mini wszedł na rynek. Znalazłem parę możliwości, a dzisiaj powiem Wam o możliwości budżetowej, która umożliwia takie ujęcia. Jeżeli popatrzymy na Mavica Mini, to jest naprawdę fajny dron, oczywiście ma swoje ograniczenia, jeżeli chodzi o masę, o zabieranie przez wiatr, o zasięg, ale też jeżeli chodzi o parametry kamery, sterowanie kamerą. Ja ostatnio robiłem taki odcinek, gdzie mieliśmy trochę na temat filtrów i możliwości sterowania ekspozycją, polecam Wam ten odcinek. I starałem się znaleźć też od listopada, od czasu kiedy wszedł Mavic Mini na rynek, alternatywnej propozycji, która będzie jakościowo podobna, ale przede wszystkim budżetowa. W tym segmencie dronów małych, które są lekkie, niestety mamy słabą jakość i tutaj nie ma co ukrywać. Mavic Mini się przebija, ale również jest drogim dronem. Co w takim razie można zrobić? To, co znalazłem, to jest system FPV oparty na CineWhoopie. Natomiast on jest bardzo fajny, ma też niestety swoje wady, takie, że jest bardzo głośny i w pobliżu ludzi nie nadaje się do pracy. Jednocześnie te silniki są faktycznie mocne i ludzie są przerażeni tym dronem, jeżeli się lata w okolicy. Są też drony trochę mniejsze upery, ale one są za małe, żeby tutaj zmieścić jakąś lepszą optykę. To jest dron za mały, więc wpadłem na to, że potrzebujemy coś w okolicach Ishina E58, co udźwignie nam lepszej jakości kamerę. Dzięki temu mamy bardzo budżetowy dron, a jednocześnie możemy mieć bardzo dobrą jakość ujęć. No i dobrze, po nitce do kłębka. Pierwszy ciekawy film, który mnie dosyć mocno zaintrygował, widziałem na kanale Potato Jet, gdzie koleś, który się nazywa Robert McIntosh, pokazywał na plaży Venice Beach w LA, jak lata swoim małym dronem. To był Ishin Aurora 90, wraz z kamerą GoPro Hero 6, tylko tak GoPro Hero 6 była pozbawiona obudowy. To wyszło naprawdę dobrze i facet wyprawiał takie rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrobić dronem DJI, dlatego że przelatywał przez bardzo ciasne miejsca, bardzo precyzyjnie leciał, a jednocześnie miał osłony. Tego typu dron jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. Oczywiście wymaga od nas pół dnia pracy i siedzenia i zorientowania się, w jaki sposób to rozwiązać pewne rzeczy, na przykład zasilanie GoPro bez baterii, ale to wszystko jest do zrobienia. I właśnie on natknął mnie jako pierwsza osoba, natknął mnie tym pomysłem, tym konceptem. I ostatnio w zeszłym tygodniu oglądałem film, gdzie Trent Palmer pokazywał właśnie ten montaż z czołówki, pokazywał swoje rozwiązanie. On miał bardziej profesjonalnie wykonaną obudowę, bo miał wydrukowaną na drukarce 3D obudowę właśnie do GoPro 6, Hero 6, która była zupełnie rozebrana. I idąc tą drogą, znalazłem kanał, który jest bardzo fajnym kanałem chłopaka z Włoch. Już Wam powiem dokładnie, jak się ten kanał nazywa. Nazywa się Rimzel i ten chłopaszek pokazuje krok po kroku, w jaki sposób na bazie drona, może nie takiego jak ten, tylko na bazie drona CineWhoop 85, to jest CineCan Ishin i CineCan 85, można zamontować GoPro i wykonać naprawdę fantastyczne ujęcia. Tego typu drony kosztują zwykle od 120 do 150 dolarów, czyli one są dość budżetowe. Fakt, że wymagają też od nas posiadania kontrolera i gogli, ale pamiętajcie, że używane gogle czy używany kontroler, niekoniecznie najwyższej jakości aparatura, one też nie kosztują tak dużo. A poza tym są kompatybilne też z innymi rozwiązaniami, także powinno być ich na rynku FPV znacznie więcej. No i teraz cała rzecz polega na tym, żeby rozebrać
kupować GoPro Hero 6. Kupuje się zwykle na eBayu, dlatego że tam jest najlepsza oferta. Ja na rynku polskim widziałem mniej więcej za 5-600 GoPro Hero 6 uszkodzone albo z drugiej ręki. Natomiast bywają okazje nie za wiele. Nie będziemy potrzebowali ekranu tylnego, nie będziemy potrzebowali baterii i całej obudowy. Hero 6 jest montowane w tym wydruku, w tej ramce wydrukowanej na drukarce i podpięte pod zasilanie. Natomiast jeżeli chcemy coś więcej, możemy poprzez Wi-Fi się połączyć i ustawić parametry, albo połączyć się kablem USB typu C z naszym komputerem, który ten kabel zostaje. Zwykle takie GoPro Hero przed zabiegiem waży około 110 gramów, po zabiegu nawet można zdjąć do 17. Dobrze jest zostawić ten przedni ekran. Wiele na ten temat właśnie jest w tutorialu, który Wam teraz udostępnię. I słuchajcie, to rozwiązanie jest niesamowite, dlatego że daje nam dużą elastyczność, daje nam również alternatywę do Mavica Mini. Jednocześnie taki dron jest mniej podatny na kolizje, bo możemy nim latać bardzo blisko na przykład zwierząt domowych typu psy, koty, blisko ludzi, dlatego że tego typu dron właśnie jak CineWhoop ma osłony i tego drona się nie boją ludzie, dlatego że widzą, że to jest zabawka. Możemy zrobić właśnie dlatego genialne ujęcia. Także można śmiało latać w pomieszczeniach blisko, jeżeli mamy jakieś przeglądy, inspekcje, rejestracje rzeczy, można nim też polatać. Oczywiście on ma też swoje słabsze cechy. Jakie są wady w takim razie CineWhoopa w ten sposób modyfikowanego? Przede wszystkim musimy sami rozkminić te wszystkie składniki. Nie dostajemy tego w pudełku. W pudełku możemy sobie kupić jedynie na przykład CineCan 85 4K. Do tego trzeba go rozmontować, wydrukować na drukarce obudowę i znaleźć GoPro Hero 6. 6 dlatego, że najlepiej zapisuje dane z żyroskopu i faktycznie najlepiej jej wychodzi stabilizacja właśnie szóstki, jako że tam mamy wibracje. Tutaj ja używam w CineWhoopie tym głośnym, ja nim ćwiczę poza miejscami zaludnionymi. Ja używam tutaj Hero 7 i ta kamera dosyć dobrze mi się spisuje. Jest amortyzowana tutaj właśnie przez to mocowanie, dlatego że to mocowanie jest faktycznie dość elastyczne i to wygląda ok. Natomiast w tych mniejszych CineWhoopach trzeba pamiętać, że jednak wibracje są przenoszone i kamera Hero 6 Black najlepiej się sprawuje. Więc podsumowując, słuchajcie, znalazłem sposób na to, jak można osiągnąć naprawdę dobre ujęcia. Jednocześnie jest to alternatywa jakościowa do Mavica Mini, gdzie mamy nawet możliwość nagrywania nie dość, że w większym klatkarzu, to jeszcze w lepszej rozdzielczości i więcej panowania, jeżeli chodzi o same parametry ekspozycji. Mamy też przecież ProTune w GoPro, więc tu naprawdę dużo można zrobić. Możemy też zapisać dane telemetryczne i wyświetlić je na ekranie z aplikacji Quick, tak jak robiłem to ostatnio, więc jest to bardzo ciekawa opcja. Trzeba pamiętać, że CineCan też oczywiście ma swoje inne strony, takie jak to, że główna kamera to jest kamera ta FPV, która podaje obraz do gogli. Zasięg na pewno też nie będzie jakiś imponujący, dlatego że to jest mały dron. On będzie nam ważył mniej więcej około 100-110 gramów, tyle co właśnie kamerka GoPro sama, ale będzie to fantastyczna alternatywa tam, gdzie na przykład mamy do obskoczenia imprezę typu, no powiedzmy wesele, prawda, albo coś, co się dzieje w sali, w środku. Zwykle nie latamy dronami DJI w sali, w środku, dlatego że one mają z automatu połączenie na GPS, nie za bardzo można je w tryb ATI przełożyć, a w tego typu dronach nie mamy żadnego GPS, możemy śmiało, jeżeli on jest mały, lekki, możemy podziałać. Na zewnątrz trzeba być świadomym tego, że on jest podatny na wiatr, ale to tak właśnie jest, że małe jednostki i lekkie, takie jak na przykład Telo, one są dość mocno podatne na wiatr. Jest to ciekawa propozycja i myślę, że warto się nią zainteresować, słuchajcie. Jeżeli będziecie mieli takie projekty DIY, to bardzo proszę też Was o kontakt. Jeżeli uda Wam się takiego drona złożyć, to myślę, że to jest też fajna sprawa, żeby się tym pochwalić, czy ujęciami, które z tego Wam wyszły.
Pod filmem umieszczę linki do poszczególnych produktów, ale też do filmów, które opowiadają. Ja dziękuję serdecznie tutaj wszystkim autorom za udostępnienie tych materiałów, za ich wkład w rozwój zarówno FPV, jak i lepszej jakości ujęć. No i jak widzicie, da się zrobić coś ciekawego. Praktycznie, jeżeli nawet mamy kamerę, której nie używamy Hero, to można ją wykorzystać do takiego celu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Thank you.